wyrzucił z siebie molekułę, przyjazną molekułę, w obrębie której możemy cieszyć się obecnością Janusza Stycznia, znakomitego poety, autora dramatów i współtwórcy wysokich rejonów kultury humanistycznej. Jest wśród nas, dzielnie przezwyciężywszy ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, a w szczególności reaktywowania energii witalnej. Szanowni Państwo, od razu dwa zastrzeżenia. Styczeń jest brzemienny cnotami i zaletami, a także zasługami. W związku z tym nikt tego oceanu łyżeczką elokwencji nie wyczerpie. W związku z tym powiem tylko co nieco, żeby jakieś blade światło przynajmniej rzucić na jego sylwetkę duchową i na jego dokonania. Drugie zastrzeżenie wynika z mojego zafascynowania prozą Brunona Schulza. Otóż Schulz twierdził, że język nasz jest pod wieloma względami upośledzony, że nie ma słów, które by dozowały stadia, skupiska, kondensację bądź rozrzedzenie realności. To się bardzo odnosi do sytuacji dzisiejszej. Czy to jest w ogóle styczeń? Czy to jest sobowtór stycznia? Być może istnieje w empireum, Bóg wie jakim, platońska idea stycznia, natomiast to, co mamy tutaj, jest nędznym, aczkolwiek dla nas fascynującym awatarem tego właśnie ideału, który na moment wstąpił tu, by nas zaszczycić. Proszę Państwa, na planie zdroworozsądkowym, gdybyśmy tak rozumowali, jak tłuści mieszczanie, którzy siedzą przed telewizorami i moczą nogi w Cebrzyku, to musielibyśmy powiedzieć, że ta izolacja Janusza Stycznia w mieszkanku ciasnym, małym, jest ogromnym dyskomfortem i tak jest rzeczywiście ze względów zdroworozsądkowych i ze względów ogólnożyciowych. Natomiast gdybyśmy uruchomili wyobraźnię symboliczną, toż to jest zarodnia, toż to jest miejsce, w którym to styczeń jak Zeus ukrywający się, tak, przed złym boskim ojcem jest animowany kozą Amalteą i tańcami kuretów. Tam właśnie lasują się ideały, tam fluidy przeszłości ciągle żywej pojawiają się nieustannie. Styczeń i jego kobiety, które bywały w tym mieszkaniu i które są w wierszach, a także w żywej pamięci i świadomości. Ale jakie to są kobiety? Czy to są ideały kobiecości, czy to są wizje kobiecości, w jakim stopniu one bywają kobietami z krwi i kości, w jakim stopniu są kobietami onirycznymi, wysnutymi z projekcji, z iluzji, z tęsknot. O tym można by bardzo długo dyskutować. Wśród tych kobiet, a jest to przecież potwierdzone literacko, wśród tych kobiet dostrzegamy Ewę Góral. Mamy tu wiersz dla Ewy Góral, która jest nadrealistką, jedyną wśród kobiet. Ewa Góral jest snem i czarną kawą i jednym z paragrafów, podobno najważniejszym, teorii zgubionego klucza. Ewę Góral spotyka się w pociągu, którym jadą nasi lewi i prawi sobowtórzy, by zademonstrować na swoich obradach w tajemnicy przed nami przedmiot transcendentny, niebieski i przezroczysty. Ewę Góral widzi się w kwiaciarni, Układał na tam ikebanę z biało-czerwonych astrów, które wiedzą, kiedy nastąpi szczyt. Ewa Góral jest czystym spięciem i poematem rozkwitającym, oryginalnym i montażem niezliczonych ilości włosów, między którymi lata motyl. Motyl ten spija mój cień. Gdy spiję go całkowicie, zrozumiecie wreszcie wy wszyscy, że Ewa Góral to ja. Proszę zauważyć, proszę Państwa, nie czas i miejsce, by wdawać się w rozważania teoretyczne o różnych odmianach nadrealizmu, o różnych odmianach z nieciągłością, ale proszę zauważyć coś, co w tak zwanym życiu zdroworozsądkowym jest niestyczne, ustycznia, niestyczne staje się styczne. Tak, proszę Państwa, ustycznia, niestyczne staje się styczne, albowiem obiekty, stany rzeczy tracą swą tożsamość, nie mają ontologicznie zarysowanego, raz na zawsze zafiksowanego wizerunku. Przedmioty są płynne, nagle ukazują się w swej genezie, nagle ukazują się w jakimś przymiotniku, który wydawać by się mogło, jest suwerennie i przypadkowo do nich doklejony. Ale, jak sam Styczeń kiedyś zauważył, surrealizm, nadrealizm jest z jednej strony zbitką metafizyki i ludyczności, ale w tym wszystkim istnieje rdzeń, którym jest konieczność, a ta konieczność ma na imię tajemnica. Ta konieczność ma na imię tajemnica i w związku z tym te ślady tej konieczności dostrzegamy także w tym utworze. Kobiecość fluktuuje, staje się męskością, męskość staje się kobiecością, tożsamości jak gdyby się przez siebie przelewają. Więc to jest bardzo ciekawy typ dyskursu poetyckiego o kobiecie. Ale proszę zauważyć, że o ile w tym wierszu te nadrealistyczne rejony, w które jest wtopiona kobieta, no, wymagają pewnej spekulacji myślowej i pewnej dojrzałości interpretacyjnej, to istnieją i takie wiersze, które przywracają kobiecie fizjologię i somatyczność. Somatyczność taką, powiedzmy, nie dla pensjonarek w lekturze. Kwiaty w środku ciała. Leżała z podniesionymi kolanami. Czekała na niego leniwie i sennie. Jej suknia zsunęła się z kolan, jakby jej nogi czekały na ten bukiet i włożył bukiet między jej kolana. Ona ścisnęła kolanami kwiat. Chciała je pieścić tak perwersyjnie. Nachylił się nad jej kolanami i wąchał kwiaty, jakby wilgoć jej pochwy nagle wezbrana zakwitnęła kwiatami. No nie jest to, jak mówiłem wcześniej, wiersz dla pensjonarek i cnotliwych panienek. Kobieta w swej fizjologiczności tutaj staje przed nami w swej nagości. Ale też jest wiersz z perspektywy kobiety muzy. Bardzo ciekawe, ale tempus fugi i w związku z tym nie będę tego odczytywał w całości. Z wiersza tego wynika, że Styczeń, ale to jest raczej podmiot liryczny wiersza, którego nigdy nie należy utożsamiać do końca z autorem. Ten podmiot liryczny sugeruje kobiecie, że powinna być uhonorowana, zachwycona, że jej imię stało się cząstką rozdziału, tytułu książki. Zrobił z niej muzę, a ona chciała rodzić mu dzieci. i w ten właśnie sposób następuje.